Do końca roku z Krośnieńskiej Starówki mają zniknąć miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. To decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków i ministra kultury. Z takim rozstrzygnięciem nie zgadzają się władze Krosna, uważając, że przez dwie wykluczające się ustawy miasto będzie musiało nie ze swojej winy zapłacić za usunięcie farby ponad 6 tysięcy złotych. Sprawa trafi teraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak wyglądają niebieskie koperty przed Pałacem Królewskim w Brukseli, a tak od czerwca wygląda krośnieński rynek. W 2015 roku w życie wszedł przepis Ministerstwa Infrastruktury, który zobowiązuje do oznaczania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych poprzez pomalowanie ich na kolor niebieski. Przez to miały stać się one po prostu bardziej widoczne. W Krośnie, owszem, stały się widoczne, ale dla wielu przez to także po prostu kontrowersyjne. W czerwcu w Krośnie pojawiło się w sumie ponad 70 niebieskich kopert. 13 na Starówce, która jest wpisana do rejestru zabytków. I tak zamiast kolorowo zrobiło się nerwowo. Powinna zniknąć z tego względu, że one szpecą. Ten niebieski kolor szpeci ten rynek i po prostu przedtem był ładniejszy niż teraz. I po prostu to powinno zniknąć i powinni to wymazać, bo to powinno być jakoś inaczej zaznaczone. Miejsce akurat nie jest dobrze oznakowane, widoczne. Także każdy może zauważyć i mi się wydaje, to nie szpeci z nas wcale wyglądu, rynku czy też miasta. Wizualnie mi się nie podoba, bo ten niebieski kolor to nie pasuje do niczego. Bardzo dobrze, bardzo że dobrze. Są, bo są ja ludzie... mam kartę inwalidzką, stoję koło kapucynów tam. Tylko, że niektórzy kierowcy nie stają tak, jak powinni stawać. Byle on tylko. Pana zdaniem niebieski kolor nie przeszkadza tutaj? Nie, to ja z daleka go widać. Jeśli nie na niebiesko, jakim kolorem pomalować koperty? Może bym pomalowała tak jak kamienice, żeby to było tak współgrało. Podoba się panu ten kolor? No, mógłby być inny. Na przykład? Na przykład bardziej, ja wiem, na przykład, no nie wiem. Miasto początkowo niechętnie patrzyło na takie zmiany, ale przepisów, jak wiadomo, obejść się nie da. Gdy do ratusza zaczęły docierać głosy niezadowolonych mieszkańców, prezydent poprosił o stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków. W lipcu w oparciu o ustawę o ochronie zabytków konserwator nakazał usunięcie niebieskiej farby. Wtedy jednak magistrat postanowił odwołać się od tej decyzji, tym razem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Doktor Marta Rymar, miejski konserwator zabytków w Krośnie, tłumaczy, że miasto chciało w ten sposób wyjaśnić, do którego z wykluczających się dokumentów należy się dostosować. Tutaj nastąpił problem związany z dwoma rozporządzeniami, które automatycznie się wykluczają, ponieważ miasto miało narzucone wykonanie miejsc parkingowych, dostosowało się do nich, no i ustawa o ochronie zabytków, która mówi, że no niestety, no ale ten kolor nie pasuje do założenia. Miasto nie musiało czekać długo na odpowiedź ministra kultury, który uznał, że do końca grudnia niebieskie miejsca parkingowe mają zniknąć ze Starówki. Dyskusja się wywiązała, ponieważ niepełnosprawni zaczęli mówić, słuchajcie, ale nam te miejsca bardzo ułatwiają parkowanie. Między innymi z tego powodu miasto nie zamierza usuwać ze Starówki niebieskiej farby. Do tego dochodzą także, tu cytat, niepotrzebne koszty. Miasto wydaje na to pieniądze oczywiście podatników. Koszty, które zostały wydane na pomalowanie tych miejsc parkingowych, to jest kwota około 3 tysięcy złotych. Natomiast usunięcie tych miejsc to jest kwota około 6 tysięcy złotych. Magistrat ponownie zamierza odwołać się od decyzji konserwatora, tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przyczyna to wykluczające się ustawy. Czy uniknie kolejnych kosztów, wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni.